Cześć, witam na moim kanale Big Man. Dlaczego Big Man? Tak nazywają mnie moi brytyjscy współpracownicy, którzy nie potrafią wymówić mojego polskiego imienia i nazwiska. Ale do rzeczy. Uwielbiam podróżować, a że mam swobodę przy zarządzaniu moim czasem, to mniej więcej co 2-3 miesiące robię sobie urlop i wyjeżdżam z moją żoną, czasami sam, a czasami z przyjaciółmi, w różne ciekawe miejsca. Po tych wyjazdach zostaje pamiątka w postaci filmików na YouTube. To moja druga pasja. Te filmiki są dla wszystkich, ale głównie dla przyjaciół i znajomych. Chcecie poznać moje urlopowe przygody? To zapraszam na kolejny filmik z cyklu Podróże z Londynu donikąd. Niedziela 1 maja, czwarty dzień pobytu w Danii. Dzień żeśmy rozpoczęli śniadankiem, kawą po grudku. Chwilę żeśmy porozmawiali, a teraz idziemy znowu na długi spacer z pieskiem. Gdzieś w jakieś ciekawe okolice lasu i ponoć jeszcze jakieś budowle obronne. Karina mówiła, że tam są. Zapraszam na spacer. Kasia jest bardzo podekscytowana, bo obok tutaj baranki się pasą. O, w lesie, jak krowy na Maderze, to samo. No i całe stado baranków. Tu się zaczynają jakieś budowle ochronne, bunkry. Generalnie wygląda to na jakiś wał obronny. Kasi, patrz, co to jest? To jakieś zwiedzanie bunkrów jest. Idę dowiedzieć się, czy mogę obejrzeć i czy mogę nagrywać. Listen to the 2-minute introduction of the place, and then you're free to go around and press all the buttons. Okay. And play around and thank also you. Feel that you get lost. Thank you. Welcome. You're now in Ivy Bunker. For many years, this was one of the most secret military facilities in all of Denmark. Ivy Bunker was built to serve as an operations center for the air defense of Copenhagen in the jakieś budowle jeszcze z okresu międzywojennego. To są bunkry. Jakiś pokój oficerski. Ciekawe, czy otwarty. A, coś takiego. No, stanowisko dowodzenia. Radary. A, to z okresu chyba zimnej wojny jest. Tajne akta. Piszę, żeby być cicho, bo to są tajne akta. Jakieś dziwne pomieszczenie. A, to zdjęcia robili żołnierzom. I podium. To środkowe dla kurdubli. Idziemy na dół zobaczyć centrum dowodzenia. Okres między zimnej wojny. Tu mieli mapy i rozkminiali, z której strony Rosjanie zaatakują. Jakieś artefakty z okresu zimnej wojny. A tu pokój poświęcony kobietom w wojsku. Mundury damskie. Co tutaj mamy? A, kobiety obsługiwały tego rodzaju mapy. Też jakieś dziwne pomieszczenie. Co to jest? Zobaczmy. Może jakaś tabliczka.
Nie znam duńskiego. Nie wiem, co to jest. Z taką tarczą. I wyjście na centrum dowodzenia. A, pokój poświęcony Związkowi Radzieckiemu. Chruszczow. Mapa wpływów. Wszystkie punkty, gdzie były radary i tak dalej, a centrum dowodzenia właśnie było w tym miejscu. W tym miejscu to jest tu, gdzie jesteśmy obecni. Tak to wygląda z lotu ptaka. Jakieś stare archiwalne zdjęcie tego bunkra. Centrum dowodzenia. Składzik amunicji i broni, ale to broń jeszcze z okresu pierwszej wojny. I okres budowy tego bunkra to 1890 rok. Zaplecze techniczne całego bunkra, rozdzielnia i jakieś pompy powietrza pewnie wody. Ale wygląda ciekawie. Taka lokalna atrakcja. Muzeum takie skromne w wyposażeniu, ale widocznie tak było wtedy, w okresie zimnej wojny. Tak to musiało wyglądać. Ale fajne, ciekawe. Zawsze coś nowego. Ajna dziadka, ajna dziadka. No, a tak. A? Jakaś ekspozycja na zewnątrz. Nie wiem, co to jest, haubica chyba. Tak wygląda. Nie znam się. Jestem starym rezerwistą, ale nie znam się. Na spacerze trafiamy na stadninę koni. Piękne koniki. Pełno piesków, piękne pieski. I pieski się razem bawią. Come on! Ale zadowolona, tak? Jesteśmy po spacerze. Bardzo długi spacer, ale niezwykle przyjemny. 10 km spaceru. Teraz siedzimy, chillujemy się z moją żoną. O, jest tutaj, czyta wiadomości. I tak do wieczora. O 19 jesteśmy umówieni z Karoliną na kolację w jakiejś libańskiej knajpie. I będzie miło. Dzisiaj będzie chillout. Sławciu ma założoną nowiuszki koszuli.
dziewczyny wyszykowane. Idziemy na kolację do libańskiej knajpy. Spotykamy się przy stoliku. I mamy libańskie majonezy, falafele, sosy. Co da na kim? Zaczynamy jeść. Już jesteśmy po kolacji w libańskiej restauracji. Kolacja była przepyszna, naprawdę smaczna. Warto próbować egzotycznych potraw z egzotycznych krajów. Co mieliśmy na stole? Mieliśmy wątróbkę w takim kwaskowatym sosie. Mieliśmy opiekany kalafior, chlebki takie małe, coś w rodzaju pity, dwa rodzaje hummusu. Mieliśmy... Cóż tam jeszcze było? Aha, były takie chlebki z halloumi i awokado i falafele, które pierwszy raz w życiu jadłem. Wszędzie widzę w Londynie na ulicach, że to sprzedają, ale nigdy tego nie próbowałem. Bardzo dobre. A falafele to jest taka masa z ciecierzycy, smażona na głębokim oleju. Bardzo dobre. Teraz idziemy na przystanek, wracamy do domu i spędzimy sobie wieczór popijając piwko i oglądając jakieś fajne polskie seriale. Trzymajcie się, do jutra. Jutro kolejny filmik. Będzie trochę atrakcji. Mamy już plany. Nie będę ich zdradzał. Zobaczycie na filmie. Cześć.